Cześć, tu Madzie i witajcie w grze Naruto Online. Jak ostatnio mogliście słyszeć w niektórych moich gameplayach, ja popadłam w Naruto, zaczęłam oglądać serial i jeszcze wyszło, słuchajcie, że jest gra Naruto, więc myślę, dlaczego by się jej nie przyjrzeć, stąd dzisiejszy film. A poza tym, co ja w ogóle wyczytałam o Naruto? Że Naruto Online jest jedyną licencjonowaną oficjalną wersją Naruto w Polsce i nawiązuje do oryginalnego anime, więc możemy się wcielić w głównych bohaterów, czyli Naruto, Sasuke i Sakurę. Dodatkowo gracze będą mogli zbierać różne ninja w zadaniach, będziemy tutaj tworzyć drużyny i będziemy mogli tutaj według własnej strategii prowadzić rozgrywkę. No i ponadto bodajże chyba od 16 levelu można zakładać gildie razem ze znajomymi. Więc myślę, że w tej kwestii też kiedyś w przyszłości podziałamy. A na razie może zacznijmy tutaj rozgrywkę. Ja, jak widzicie, nie grałam, mam pierwszy level, żadnej tutaj jeszcze specjalnej mocy, żadnych doładowań, niczego. Powiedzmy, że to jest moje pierwsze wejście w grę, bo ja w ogóle nie grałam. Tyle, co założyłam konto. Tak, tutaj jest moja postać, Madzik. Tutaj jeszcze jakieś poszczególne osoby nam będą biegać, no bo wiadomo, serwery, no to są też inni gracze. Ale zacznijmy może od... Jak przebieg? Od listy zadań główne rozpoczęcie drogi ninja. Aha, i my sobie sami tutaj będziemy ganiać. O, trzeci Hokage, jego pamiętam, bo ja jak teraz zaczęłam serial oglądać, mam tak wszystko na świeżo. Od dziś oficjalnie rozpoczynasz drogę ninja. Mam nadzieję, że znajdziesz tu przyjaciół i przekażesz dalej wolę ognia. Nagroda, mamy exp i mamy to jest złoto chyba. I tu jeszcze coś. Dobra, zakończ zadanie. Ekwipunek, wyposaż wszystko. O, i nam moc się zwiększyła. Mamy drugi level, fajnie. Musisz teraz skończyć rejestrację. Po przygotowaniu udaj się do sali rejestracyjnej, możesz mnie tam znaleźć. Dobrze. A, i tutaj co nam wzrosło względem kolejnego levelu? Dobrze, ja tu mam jakieś zaproszenie do znajomych, na razie sorry, później to poogarniam, zaproszenia, opcjonalnie jakieś gildie, no to się jeszcze zobaczy. Pokaż się. O, tak my wyglądamy na razie, tu jest jeszcze jakaś lipka, Piotrek to ja, pozdro. I rejestracja nowych ninja. W ogóle wskaźniki są jak w Ajonie, widzę. A tutaj. O, Piotrek za nami biega. Pewnie też dopiero zaczyna. O, tu jest Naruto siedzi. Naruto też się tutaj zapisuje. Trzeci Hokage. Dalej się zastanawiam, dlaczego przyszedłeś się tutaj zapisać. Co to za zdjęcie? Hehe, to moje najlepsze zdjęcie. Wydaje mi się, że jest bardzo artystyczne. Jak myślisz? Tak, pamiętam akcję z tym zdjęciem. No, chciało się popisać, bo on niby to taki troszkę cwaniaczek, nie? No i coś takiego przyniósł. Zrób nowe! W takim wypadku co ty na to? Technika seksownego jutsu. Tak, on dla zmylenia przemienia się w taką sexy panienkę. Co to za żarty? Ta konsternacja na jego twarzy. Zaczerwieniłeś się, ty łysy staruchu! Mój nos zaczyna krwawić, to niedobrze. Dziadku, wszystko widziałem, nawet ty nie jesteś w stanie się temu oprzeć. Tak, to jest wnuk jego, on ogólnie marzy, żeby pokonać dziadka, zresztą wszyscy marzą, żeby pokonać trzeciego Hokage. I pamiętam, że on miał jakąś potyczkę. Nie miały potyczki, później się pokłócili, ale z Naruto razem... Naruto jego tam próbował uczyć właśnie tej przemiany w tę ładną panienkę, nie? A on nie umiał, on się zawsze w grube i brzydkie zamieniał. Trzeci Hokage. Ech, a ty tu po co? Naruto, co to za dzieciak? Madzik, dziadku, czy to wnuk trzeciego Hokage? Będzie pokazane jego imię? Tak, jest. Konohamaru. Tak, pamiętam. W ogóle te japońskie nazwy są według mnie trochę trudne i ciężko mi jest pamiętać. Kim jesteś? Naucz mnie tego ninjutsu, które właśnie wykonałeś. Dlaczego? Co to za dziwny koleś? Jeśli się go nauczę, będę mógł pokonać dziadka i dostać tytuł Hokage. Myślisz, że to takie proste, głupku? Dziadku Hokage, idę zrobić nowe zdjęcie. Stój, nie uciekaj. Okej. Ech, będą kłopoty. On to taki trochę pesymista. Dobrze, idziemy do nowego ninja. Naruto jest pierwszym, którego udało ci się poznać w wiosce. Mam nadzieję, że będziecie wspólnie dorastać. Siła wioski to wy. Nowi ninja. Okej. Potwierdź. Aha, i tutaj rekrutujemy sobie ninjów. Tak, mamy teraz Naruto. Okej. Drużyna. Tak, i tutaj możemy go gdzieś ustawić. Pokazuję tutaj, niech będzie. Aha, i tutaj mamy całą drużynę. To jest ogień, Naruto to jest wiatr. Dobrze. Czyli jeszcze tutaj wychodzi, że jeszcze dwójkę możemy na razie mieć. Nie wiem, to chyba z większością, im wyższy level, tym będzie rosło. On chyba ma zadanie, bo jest wykrzyknik, ale my na razie będziemy się kierować tylko tu. Nie myślałem, że tak szybko otrzymasz pierwszą misję. Konohamaru jest razem z Naruto. Trochę mnie to martwi. Idź i zobacz, jak wygląda sytuacja, a potem zdaj mi raport. Dobrze, więc teraz idziemy tu. Jakiś rajd mamy, nagrody. To ty wiesz, dokąd on poszedł? Najwidoczniej szuka Naruto. Hokage martwił się, że jesteś z nim. Lepiej czym prędzej, więc wracaj do niego. Gadka szmatka, wiedziałem, że to właśnie staruszek cię przysyła. Poczekaj, aż będziesz mógł się ze mną zmierzyć. Zaraz ci pokażę. Tutaj coś jest. Nie wiem, czy to można zbierać, zaraz zobaczę. O, i... Zacznij walkę, myślę. Kliknę, aby aktywować umiejętność. Ej, no, Naruto, uspokój się! Ja też się uspokój. Bo to cała walka się zrobi... Technika Feniksa, dobra, zobaczmy, co to będzie. Wow! To nie było o czym rozmawiać! Nawet. Załupaliśmy go, skrzynia. Możemy skrzynię? Tak, mamy jedną skrzynię. Sakiewki, można hajsy zbierać, fajnie. Dobra. Teraz tych mamy pokonać? Rozumieć? O, i mamy już 3. level, patrzcie. Naprawdę super przyjemnie się w to gra. Aha, mamy 3 łebków. Trio Konohamaru, zbiórka. Nadchodzi walka wszechczasów. Każdy atakuje z całej siły. Nie miejcie litości. Tylko nie patrz, jak nabije ci guza. Dobrze, teraz spróbujemy to drugie, bo to jest chyba do Naruto. Ale ja chcę to aktywować. A, powieliliśmy Naruto. Fajnie. Dobrze. Ej, czemu mi Naruto pierą? Zrobimy teraz to z ogniem. O, dobra, jedno leży. Naruto... Nie, no tak, wykończył go. To jeszcze teraz tego. Okej. I my przywalmy jeszcze. I może moje walki nie są jeszcze perfekcyjne, ale ja dojdę do wprawy. Konohamaru, nie spodziewałem się takiej siły. Muszę poszukać tego gościa, aby z nim poćwiczyć. Muszę pokonać tego dziadka i zostać Hokage. Oto mój cel. Kto by pomyślał, że dzieciak może mieć takie marzenia? Potrzebuje jeszcze się wiele nauczyć. Przestańcie rozrabiać. Okej. I co? I my? Trudno zrozumieć młodsze pokolenie, no to fakt. Misja zakończona. Podsumowanie odcinka. Okej. Zakończono misję, mniej niż 3 zabitych, pokonano... Mamy... O, 4. level mamy i Naruto ma 3. Tutaj coś dostaliśmy. Dobra, wróć do gry. Tak, i potwierdzenie 4. levelu i... O, i Naruto też ma 4, fajnie. Dobrze, to teraz mamy wrócić chyba do dziadka. To jest fajne, że gra sama nas kieruje w odpowiednie miejsce, nie? Tak, wracamy do dziadka. Jeju, ile tutaj ludziów jest. Droga do zostania ninja jest długa i pełna niebezpieczeń. Dzięki Naruto, Konohamaru również poszedł tą drogą. Dobra, zakończ. Tak, wyposaż wszystko. Poszło ci całkiem nieźle. Wszyscy ninja muszą jednak wspólnie współpracować, aby ukończyć zadanie. Przekazania woli ognia. Właśnie odbywa się spotkanie informacyjne geninów. Iruka może wyjaśnić szczegóły. Zgłoś się do niego. Dobrze. Tak w ogóle ja tutaj gram na pobranym kliencie, ale można też grać spokojnie przez przeglądarkę i Facebooka, więc to jak ktoś już woli. Dobra, złóżmy sobie raport do Iruki. Iruki to jest, z tego co pamiętam, trener, tak, to jest taki nauczyciel bardziej. Dobrze, że jesteś. Zaraz rozpocznie się spotkanie informacyjne geninów. Czujesz podekscytowanie? Ja jeszcze nie rozróżniam tych ninja, geninów, czym oni się charakteryzują, ale pojęcia nie są mi obce na szczęście. Dobrze, tutaj mamy... Już 5. level, przecież ja nic nie zrobiłam, ja się tylko przywitałam. Ja gdyby tak w prawdziwym życiu, wiecie, idziecie ulicą, no siema, buf, kolejny level. Fajne to by było. Nowa funkcja, sala profitów. Tutaj coś mamy, zobaczmy co to jest. Dziś, 25 lipca, przynajmniej wiecie kiedy nagrywam. Tygodniowe wydarzenia. Podwójne oświadczenie za zadania nagradzane. Dobra, coś tu wyposażyliśmy jeszcze. Ej, nie. Ja tu, dorekrutuj! Wróć! Wróć, tu idziemy chyba. Nie, pierwsze spotkanie Sasuke, to robimy. Co fajne też jest, że są bardzo szybkie ekrany ładowania, że nie trzeba czekać. Tak, tutaj. Tym razem będą to naprawdę wyjątkowi genini. Muszę iść przygotować materiał. Udaj się na spotkanie informacyjne i poznaj wszystkich. Dobrze, już idziemy. W takim razie. Tutaj mamy nagrody. No ale co no? Dobra, wzięłam. O, jesteśmy w tej sali, gdzie się uczyli. Ilu tu nowych ludzi? Wszyscy wyglądają na podekscytowanych. O, jest Naruto. Oj, przyszły te dwie. One tak ze sobą konkurują, bo one wszystkie się kochają. O, tutaj w Sakurze. Oj, nie, Sakura. Nie, Sakura to jest to, a ten to jest Sasuke bodajże. Zaraz zobaczymy. Okej, Sakura chyba na mnie patrzy, czy to możliwe? Cześć Sakura, hehe. Tak, i one tutaj, każda chciała koło niego siedzieć. Tak, to jest Sakura, a to jest Sasuke. Chociaż odwrotnie by lepiej chyba pasowało. Sasuke, mogę tutaj usiąść? Sasuke, cześć. To jest Ino. No nie chcę, Sasuke, dzisiaj mi nie uciekniesz. To będzie nasz pierwszy pocałunek. Spójrz na mnie. Cholera, co ona ma takiego w sobie, że podoba się wszystkim dziewczynom? Co on? Ta, i tutaj ta sytuacja. W ogóle tego nie rozumiem. Co w tobie jest takiego ciekawego? Czego chcesz, Miernoto? Sasuke, daj nauczkę temu kolesiowi. Nie zawiedź nas. W tym momencie Naruto został uderzony w plecy. Aha, i była taka sytuacja. A moje usta zgniją. Chyba zwymiotuję. Ty idioto, mam już cię dość. Trzeba ci dać nauczkę. Madzik do ataku, rozprawmy się z nimi. Atmosfera jest gorąca, ale przynajmniej wypróbuję umiejętności Sasuke. A teraz Sasuke do nas dołącza? Ej, chyba nie dołączyłam. Dobra, rozpocznijmy walkę. Ja bym najpierw sklonowała tutaj... Ło, ile nas jest. 5 ciosów. Ja zwykłym, ale jeszcze tym chcę. Kulę ognia przywalić. Aha, brakuje nam czakry chyba to się nazywa. Ale mi się wydaje, że i tak go bez problemu raczej pokonamy. No, raczej problemu on nic stworzy. Muszę ogarnąć właśnie tą taką strictomanę tutaj. Sakura, Madzik, a nie chciał. Jak śmiesz raz Naruto męczyć Sasuke? Zabiję cię. Kiedy Sasuke dojdzie do wniosku, że mu pomagam, z pewnością mnie polubi. Popamiętasz tę lekcję. Na przyszłość trzymaj się z dala od Sasuke. Przeklęta Sakura, jak śmie ze mną zadzierać? Cholera, wygląda na to, że nie było warto atakować Sasuke. Dobra, rozpocznij walkę. Ja bym tu sklonowała, jak da radę jeszcze. Bo mamy tutaj to, nie? Nie, no najpierw to łupniemy. O boj! Santa nic nie zostało praktycznie. A, ta chyba leczy? Aha, no to było na tyle. Albo my na początku jesteśmy ultra mocni, albo one są ultra słabe. Iruka sensei. Ech, wy tylko się spotkacie i już się kłócicie. Ogłoszę teraz podział drużyn. Od teraz 3 osoby tworzyły jedną drużynę. Każda drużyna pod przewodnictwem Jonina chyba to się czytało. Jonina? Nie wiem, powiedzmy, że to będzie Jonin. Od Johnny, z tego co pamiętam. Ja mogę to przekręcać, więc wybaczcie jeszcze. Będzie musiało kończyć misję. Aby dobrze zbalansować siły każdej drużyny, ja zdecyduję o tym, jak was podzielić. Następnie Naruto, Sasuke... Ej, nie przeczytałam! Który Jonin będzie nas prowadził. Idę poćwiczyć, nie próbujcie mi potem przeszkodzić. Sasuke jest taki przystojny. A niech to, muszę koniecznie znaleźć potężnego Jonina do ćwiczeń. Nie mogę dać pokonać się Sasuke. Muszę zostać Hokage. No i kolejna misja zakończona. O, miedziaki dostaliśmy, to hajsy są, dobra. No i Naruto też powinien mieć ten poziom, nie? I czekajcie, zaraz, dobra, to potwierdź, potwierdź. Ej, mam jakąś 7-minutową paczkę. Dobra, tylko ja bym chciała... No pokaż to. Odbierz? Dobra, odebraliśmy. Coś do postaci dostaliśmy, ja to będę musiała jeszcze ogarnąć, prawda? Zaraz, ja chciałam tak... Ninja. Nie, my jeszcze tej nie mamy. Z tego co widzę. O, możemy robić szkolenia. Dobrze, ja sobie to potem ogarnę. Zróbmy sobie teraz spotkanie z Sasuke. Wierzę, że możecie stać się niezależnymi ninja. Dobra, kolejne zadanie ukończone mamy. Aha, i teraz jest Sasuke, dobra. Dobrze, drużyna. Dobra, sugeruję, tu go postaje się, niech z nami stoi. I zwiększyło nam się jeszcze moc. O, teraz mamy coś ze szkoleniem. Sasuke. Szczegóły. I tutaj zjedz. A, i mu urosło, fajnie. A mogę... Ej, ale zaraz, cofnij, wróć. Ninja. A jakbym teraz Naruto wzięła? Szkolenie. Naruto. Aha, już tego nie mam, bo to jedno dostaliśmy. Jakieś gwiazdy są. Będę musiała na spokojnie to poczytać. Dobrze. Teraz rozpoczynamy trening Iruka. Prawdziwe misje nadejdą już wkrótce. Obecnie musisz skupić się na praktyce. Trzeci Hokage kazał ci go znaleźć, aby przewodniczył twojej pierwszej praktyce. Powodzenia. Dobrze, idziemy rozpocząć trening. Jest trzeci Hokage. Och, jesteś, chcę zobaczyć twoje możliwości. Przygotuj się. Wyposaż wszystko. Przekazuję ci misję wyeliminowana stada wilków. To bardzo proste zadanie. Liczę, że poradzisz sobie z nim i odniesiesz zwycięstwo. Dobrze, postaramy się. Idziemy. Tutaj mamy nagrody. A to jest nagroda odcinka, tak? Dobra. Ale co to jest z tym... Aha, dobra, klikłam. O, tu mamy skrzynkę. Ja sobie najpierw skrzynkę wezmę, bo mogę. Dobrze, i będzie walka. Rozpocznij walkę. Ja bym chciała zobaczyć, co on ma z tym. Okej, tamten już leży. Wręcz. Muszę dowiedzieć się, jak to się odnawia. O, teraz on się odnowiło. Dobra. Dobrze, to już walka rozstrzygnięta. Chciałam jeszcze zobaczyć jego moc. Czy są... Aha, tu są jeszcze wilki. Ile sakiewek, ja to wszystko zabieram. Dobrze, rozpocznij walkę. Nie, ja chcę aktywować E najpierw. A znowu poszło W. To nic. Mamy 3 wilków, zdążymy. A, bo ona 40 kosztuje, widzicie. O, jest najdroższy. Zresztą ja tak właściwie wiele... Ło, jak go pogryzły. Dobra, mam 40. Chcę zobaczyć tego atak. Aha, zmiótł go wręcz. Dobra. I to było na tyle. No to wychodzi. Idę sobie pozbieram. O, jakiś biały wilk, czy on jest bossem? Od razu mówię, że jest śliczny. No tutaj sobie patrzę, czy czegoś do zebrania nie ma. Dobra, właśnie tu. Okej. Może zaczniemy walkę od niego. Tak, bo on ma bardzo dużo życia. On ma dużo życia, ale jakoś szybko padł, nie? Dobra, jeszcze ja się może wykażę. Aha, i został ten. Więc to w sumie byłoby chyba na tyle, no. Tutaj Naruto oberwał trochę. Misja zakończona. Ładnie. Eliksir przywrócenia i jakiś brąz. Jeszcze będę musiała dociec, co poszczególnymi rzeczami się robi. Tak, i mamy już 7 level. Gram, słuchajcie, 20 minut i już jest 7 level. Jakieś talenty. Talenty będą tu. Postać. Talent postaci. A, to są nasze te ataki, które my robimy. To jest w użyciu. Albo to możemy przełączyć. Jakieś niebiańskie więzienie. To jest odwet. A weźmy sobie to. Dobra. Nie, tak patrzę, czy to jest na jedną osobę, czy na wszystkich, nie? Nie, to na wszystkich jest, widzicie? Mhm. Dobra. Awans ekwipunkum. Ulepszenie. Dobra. I teraz idziemy złożyć raport o tych wilkach całych. Ej, to jest bardzo dużo graczy. Ja w sumie dopiero w świat Naruto tak wchodzę, ale powiem wam, że jestem zafascynowana. W ogóle oni tak śmiesznie na małysza biegają, ręce do tyłu i leci, o. Wróciłam. Przerosłeś moje oczekiwania. Właśnie ukończyłeś misję. Teraz przygotowałem dla ciebie trening walki. Idź porozmawiać z Asuma Sensei. Dobra, tutaj wszystko wyposaż. Jeszcze też będę musiała to ogarnąć. Dobra, zobaczymy jeszcze tylko nowego senseja. O ile to jest nowy sensei? Mi się wydaje, że wiem, o której mowa. Teraz zobaczymy. Och, to ty jesteś tym nowicjuszem. Spotkajmy się po raz pierwszy. Nazywam się Asuma i jestem kapitanem drużyny 10. No co mi tyle tych hajsów, że tak się zapytam jeszcze? Ukończ kampanię Ino Shio Cho? To jest, tak? Macie 30 minut na wykonanie zadania. Korzystajcie z dowolnego szyku. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest współpraca, jasne? Będę miał na was oko. Tak jest. Shikamaru, Ino, ukryjcie się. Sprawdzę siłę tego wojownika. A, czyli z tym będziemy walczyć. Okej. Ktoś z klanu Akimachi używa techniki zwielokrotnienia. Pokaż, co potrafisz. Dobra, rozpocznij walkę. Zaczniemy sobie... Tak, atakuj. Powiel się. No już prawie połowę życia mu zjechaliśmy w sumie, nie? Wow! No ten to umie. Dobra, ja go dojadę. Ej, ja chciałam go dojechać ogniem, halo! No dobra, ważne, że szybko zatrybiło, nie? I mamy skrzyneczkę. A, jeszcze tutaj są do walki. Dobrze, kochani, ale myślę, że ja to sobie skończę już sama. I mam nadzieję, że film ten wam się podobał. No, ja mówię, zaczęłam oglądać Naruto, jeszcze jest gra, czyli ja mam teraz pełnię szczęścia. No i tak jak mówię, jeżeli dalej będę grała i ładnie mi się rozrośnie level i będę mogła założyć gildię, to może na Facebooku was o tym poinformuję, jakby ktoś również grał i chciał dołączyć do mojej gildii. Ale to wszystko w przyszłości. Ja na razie wam naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam was na inne filmy na moim kanale. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.